Już jest strona warcaby.tv. Znajdziesz tu kursy z nauką gry w Warcaby na różnych poziomach zaawansowania. Wykłady, setki ćwiczeń, testy sprawdzające oraz certyfikaty ukończenia. warcaby.tv. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analiz na kanale Warcaby. Odcinku, który pojawił się co prawda po niemałej przerwie spowodowanej raz meczem o Mistrzostwa Świata rozgrywanym w Warszawie na przełomie kwietnia i maja, o którym powiemy sobie za chwilę odrobinę więcej, jak również obowiązkami, które spadły na moją głowę po wyborze mojej osoby na prezesa Polskiego Związku Warcabowego. Oczywiście bardzo przyjemnymi obowiązkami, ale teraz już po kilku miesiącach, kiedy ustabilizowały się pewne rzeczy, jest ten okres wakacyjny, ja też mam trochę więcej czasu i świeżości, żeby do was wracać z materiałami na najwyższym poziomie. Mam ogromną nadzieję, że będziemy widzieli się zdecydowanie częściej w materiałach takich jak ten. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje kanału Warcaby, to teraz gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić łapkę pod filmem i oczywiście nacisnąć ten czerwony przycisk, tak żeby był on wyszerzony, kliknąć dzwoneczek, bo tych materiałów, tak jak mówię, pojawiać będzie się regularnie coraz więcej. Natomiast wspominając temat meczu o Mistrzostwo Świata, który miał miejsce w Warszawie od 23 kwietnia do 3 maja pomiędzy Polką Natalią Sadowską, która próbowała odbić tytuł Mistrzyni Świata Rosjance Tamarze Tansy-Kurzynie. Mecz był ogromnym sukcesem medialnym, przebiliśmy się do prawie wszystkich największych krajowych i światowych mediów. Brakowało tylko jednego, brakowało tego, żeby Natalia postawiła tę kropkę nad i zdobyła po raz trzeci w swojej karierze Mistrzostwo Świata. Było bardzo blisko, w ostatniej partii wystarczył remis. Niestety ostatecznie tytuł został w Rosji, utrzymała zdobycz swoją Tamara Tansy-Kurzyna. Ale wygrały Warcaby. Dzięki temu, jakie udało nam się zdobyć zasięgi, jak wiele osób oglądało finał tych rozgrywek, prawie 9 tysięcy osób na żywo, prawie 160 tysięcy unikalnych widzów, prawie 500 tysięcy wyświetleń, to są zasięgi, o których Warcaby mogły do tej pory tylko marzyć, a ja teraz mam nadzieję, że coraz częściej będziemy właśnie tak licznie przy Warcabnicy się spotykać, oglądać, kibicować, no i oczywiście grać. Przechodząc do tego, co będzie przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Mowa o tym, że Mistrzostwa Świata 2021 odbyły się zaledwie około półtora miesiąca już po zakończonym meczu, dlatego że mecz, przypomnijmy, to jest zaległe starcie nierozegrane w roku 2020, a już od końcówki czerwca do prawie połowy lipca Natalia miała szansę zrewanżować się Tamarze, zdobyć z powrotem tytuł Mistrzyni Świata w turnieju kołowym 16 najlepszych pań, które zmierzyły się w 15 pojedynkach. Jedynkach każda z każdą. Warto też dodać, że na turnieju w Tallinie, bo tam właśnie rozgrywały się Mistrzostwa Świata 2021, a zdjęcie z hotelu, w którym uczestnicy mieszkali, możecie zobaczyć w tle za moją głową, zrobione przeze mnie. Piękny zachód słońca, piękny widok na estoński port. W turnieju tym oprócz Natalii grała również Arleta Flisikowska, która, już teraz powiem, zdobyła na tych zawodach tytuł arcymistrzyni międzynarodowej, więc ogromnie, ogromnie się cieszę i świetny wynik Arlety, za który bardzo gratuluję. Dodatkowo w turnieju panów, bo tam grała ich aż finałowa 40, w czterech grupach po 10 osób, startował Polak Filip Kuczewski i mam nadzieję, że partię Polaków z tego turnieju też sobie będziemy na kanale analizowali, a jaką wybrać, o tym zapytam się was już na koniec odcinka, dlatego koniecznie bądźcie z nami. Trzeba koniecznie powiedzieć o tym, że Tamara Tansy-Kurzyna chyba ma pewien kompleks gry z Natalią, dlatego że przegrała z nią na ostatnim takim turnieju kołowym w Jakucku w 2019 roku. Partia jest przeanalizowana na kanale, już ma ponad 8 tysięcy wyświetleń. Znajdziecie link do niej w górnym prawym rogu, który teraz wam podrzucam. Wtedy w jednym z wywiadów Tamara powiedziała, że przed partią śniły się jej czarne konie. Ona sama wierzy w horoskopy, jest bardzo przesądna, więc wydaje się, że ten sen też mógł być swego rodzaju przesądem i nastawić ją trochę negatywnie i sceptycznie na przebieg warcabowej partii. Coś podobnego oglądaliśmy w Tallinie. Też widzicie, jak ten film jest nazwany. Nie jest tajemnicą, że Natalii udało się ten rewanż wziąć. Udało, to może złe słowo. Natalia wzięła rewanż i wygrała z Tamarą w taki sposób, że naprawdę przyklasnąć, a pokażemy sobie to już za momencik. Runda 13, trzy partie do końca. Bardzo ważne starcie dla przebiegu zawodów. Na tamten moment Tamara była o punkt przed Natalią, więc bezpośrednio wygrywając ze swoją przeciwniczką, Natalia mogła się odwinąć i jeszcze ją dodatkowo w tabeli turniejowej wyprzedzić. Przechodząc już do samej analizy partii.
Analizując te partie, będę głośno podawał numerację wszystkich posunięć, tych rozważanych i tych, które miały miejsce w partii, więc będzie to analiza, którą mogą przeprowadzić również osoby słabo widzące i niewidome, do czego gorąco zapraszam. Arcymistrzyni międzynarodowa Natalia Sadowska grała te partie białymi, a arcymistrzyni międzynarodowa, aktualna wówczas mistrzyni świata Tamara Tansy-Kurzyna, grała te partie czarnymi. Natalia rozpoczęła 32-28, a Tamara wymieniła 17-22. I po biciu 28 na 17 czarne pobiły 12 na 21. Rozmawiałem z Natalią o tej partii. Nie chciała się tutaj decydować na takie standardowe kontynuacje typu 34-29 albo 31-26, bo zarówno jeden, jak i drugi wariant był bardzo często grany przez Tamarę. Natalia wiedziała, że Tamara w tych wariantach się czuje pewnie i postanowiła zrobić taki trochę niestandardowy ruch jak na ten debiut i zagrać w kierunku bandy 34-30. Tamara kontynuuje 7-12, a Natalia schodzi na bandę 30-25, po czym Tamara odpowiada tym samym z drugiej strony warcabnicy, grając na bandę 21-26. Aż się prosi, żeby zająć pole 27, ruchem 31-27, co też Natalia robi, no i Tamara dalej gra 11-17. Natalia 37-31 wymienia piona 26, ten bije z 26 na 37 i bije 41 na 32, zyskując aż 4 tempa, bo jak wiemy doskonale znika z planszy pion z 6 rzędu czarnych i z 2 rzędu białych, 6 minus 2 to 4, o tej teorii temp sobie dużo na co dzień mówimy, no i dodatkowo rozwijając swoje piony od strony długiego skrzydła lewego, bo pamiętajmy o tym, ten pion 46 jest najtrudniejszym, najważniejszym w rozwoju, nie powinno być z nim problemów, rozwijając swoją pozycję. Tamara zagrywa czarnymi 6-11, Natalia 46-41, a Tamara 17-21 schodzi w kierunku bandy, chcąc trzymać to lewe skrzydło, może próbować wywierać na nim presję, skoro już kilka pionów zostało na nim wymienionym. Natomiast Natalia zagrywa 33-28, czyli w tym momencie daje możliwość przeciwniczce rozwoju jej długiego skrzydła, jej lewego, patrząc od czarnych, wymianą 19-23. Natomiast Natalia robi ten ruch 33-28 jak najbardziej świadomie. Dlaczego? Ano zobaczmy sobie na taki wariant, który w partii nie miał miejsca. Gdyby teraz Tamara zagrała 19-23, to po biciu 28 na 19, 14 bije na 23, 25 bije na 14 i 10 bije na 19, kiedy tyle temp, aż 6 do przodu złapały czarne, teraz bilans całych temp po pierwszej wymianie czarnych w drugim ruchu i tej wymianie białych po stronie lewego skrzydła wyniósłby plus 4 tempa dla czarnych, czyli już całkiem sporo więcej. Natalia byłaby z zamiarem wejść w pozycję klasyczną, bo w pozycji klasycznej przy obustronnym związaniu w centrum, kiedy mamy te piony, które tutaj pokazuję wam strzałkami, czyli mowa o czarnych 19-23 i mowa o białych 32-28, wówczas mieć mniej temp jest zazwyczaj lepiej. No i Natalia, jeżeli dałaby radę w tę klasykę wejść, no to najprawdopodobniej miałaby pozycję całkiem przyjemną do gry. Tutaj by kontynuowała 39-33, 11-17, 44-39, 21-26, 41-37 i jeżeli tylko będzie próbowała wyciągnąć się od strony długiego skrzydła Tamara ruchem na przykład 5-10, to już teraz Natalia śmiało może wchodzić do klasyki ruchem 33-28. I teraz gdyby kiedykolwiek próbowała wymieniać, wyjść z tej klasyki czarnymi Tamara ruchem na przykład 17-22, po biciu 28 na 17 i 12 na 21, po prostu 38-33 na przykład z kolejnym posunięciem 33-28, tę klasykę już białe utrzymają, a temp będzie po tej ostatniej wymianie już aż 6 więcej u czarnych. Więc nie martwiła się tym wszystkim Natalia, grając ten ostatni ruch 33-28. No i wracamy do tego, co miało miejsce w partii, bo Tamara, tak jak mówię, nie wymieniła 19-23, a zagrała 11-17. No i teraz Natalia gra 41-37. Tamara zagrywa 1-6. No i na początku zastanawiałem się, czemu w ogóle zagrała tym pionem 1, no bo przecież on z jedynki, to może iść sobie do centrum w kierunku pola 23, po tak zwanym dwójniku. Natomiast Tamara zdecydowała się na ruch, jakby nie było na bandę. Ale wynika to z tego, że znów nie chciała grać tego 19-23, dając białym szansę złapania klasyki, a nie mogła w tym momencie zagrać 21-26, bo po prostu wpadała na kombinację.
Spróbujmy spauzować, znaleźć samodzielnie jak wygrać to białymi, a ja już teraz podaję rozwiązanie dalsze w analizie. Wówczas Natalia zagrałaby 27-22, 18 bije na 27, 32 bije na 21, 16 bije na 27 i białe oddają 37-31, kasując 3 piony na pole 11. Jeden pion więcej u białych i czarne w tej pozycji nie mogłyby atakować 1 na 6, bo teraz wykorzystują białe wolne tempo, znając kolejny ruch czarnych, zagrałyby 38-33 i po biciu 6 na 17 oddały 28-23, 19 pobiłby na 28, a białe 33 na 11 z przerywem pionem więcej. Partia jest po prostu wygrana. Dlatego wracamy do ruchu 1-6, który zrobiła Tamara. Natalia 39-33 i dopiero teraz na zejście 21-26 zdecydowała się czarnymi grająca Rosjanka. Gdyby teraz Natalia próbowała zrobić tę wymianę, która przed chwilą jeszcze byłaby wygrywająca, czyli 27-22, 18 bije na 27, 32 bije na 21, 16 bije na 27 i 37-31, 26 bije na 37, 42 bije na 11 i 6 bije na 17, to zobaczmy wówczas, że centrum całe białych jest takie porozbijane. Te luki na polach 32-37, 42-27, a teraz jeszcze nawet wprowadziliśmy takiego właśnie odstającego czarnego z szóstki na siedemnastkę, no i pozycja jest bardzo, bardzo agresywna i aktywna u czarnych. Gdyby Natalia jakoś kontynuowała 44-39, robiąc kolumnę 39-33-28, no to Tamara mogłaby nawet wymienić to dopiero teraz 19-23. Bicie na 19, bicie na 23, bicie na 14 i bicie na 19 z piękną centralną pozycją, bez słabości wyciągnięte wszystkie piony i naprawdę ogrom temp więcej. Dlatego teraz po ruchu 21-26, który miał miejsce w partii, ruchu numer 11, nie było sensu tak grać. Natalia zagrała 37-31 i bardzo słusznie, myślę, wymieniła do tyłu, czyli po biciu czarnych 26-37 pobiła 32-41. Tutaj możemy sobie popatrzeć na taki przykładowy wariant, co by było, gdyby Natalia pobiła do przodu 42-31, gdzie to jej lewe skrzydło wydaje się już takie troszkę zaczynające wyglądać jak słabe. Tamara wymieniłaby, bo czekała na tę wymianę na pewno długo i teraz wydaje się, że ona by była jak najbardziej na miejscu. 19-23, 28 bije na 19, 14 na 23, 25 na 14 i 10 na 19. No i teraz po próbie wejścia w klasykę 33-28 jest nawet taka opcja, że 17-22 znów by wymieniła Tamara. 28 bije na 17, 12 bije na 21. Grozi tutaj zamknięciem skrzydła i atakiem 21-26, więc gdyby Natalia zaszła 31-26, Tamara spokojnie na chwilę poświęca piona, gra 2-7 i po biciu białych 26-17 zagrywa 7 na 11. Blokuje Natalia na przykład 36-31 i bicie 11 na 22, potem 38-33, 8-12. No i ta pozycja naprawdę wygląda na solidną po stronie czarnych. Wyciągnięte piony, za chwilę piątka wejdzie do gry. Będą te kolumny od 12 do 23, od 13 do 22, za chwilę od 14 do 23. Naprawdę myślę, że ciężko mogłoby się grać białym. Dlatego, wracając do tego, co miało miejsce w partii, Natalia wymieniła do tyłu 32 na 41. Tamara zagrywa 2-7, Natalia 44-39, budując oczywiście kolumnę 39-33-28, już wspominaną. No i teraz decyzja po stronie Tamary, która na pierwszy rzut oka trochę zastanawia. Tamara jednak no nie chce cały czas wymienić się od strony tego długiego skrzydła, nie chce tych sześciu temp wziąć do przodu. No też trzeba stwierdzić, że z obserwacji partii Tamary możemy myśleć, że jednak klasyka, te pozycje klasyczne, to nie jest typ pozycji, który Tamarze leży. Zrobiła sporo błędów takich strategicznych, grając ten typ pozycji, między innymi w partii z Arletą Flicikowską na tym turnieju finałowym Mistrzostw Świata w Tallinie. Natomiast co było tutaj motorem decyzyjnym? Ciężko powiedzieć. Natomiast no nie chce zajmować tego pola 23. Rosjanka nie chce dać Natalii szansy tego piona okrążać, podchwycać czy łapać się w klasykę. Dlatego zagrywa 18-22, 27 bije na 18, 12 bije na 32 i 38 bije na 27. Co najważniejsze, ciągle ta kontrola nad polem 27 u białych jest, dzięki czemu mają kontrolę praktycznie całym skrzydłem. To jest pionek, jeden z najważniejszych, jak nie najważniejsze, do kontroli danego skrzydła.
czarne, zobaczcie teraz, ile pionów po prawej stronie warcabnicy, ile pionów, które by chciały na pewno przerzucić się jakoś w drugą stronę, żeby trochę bardziej równomiernie rozłożyć tę swoją pozycję, no bo na dobrą sprawę, po stronie warcabnicy prawej, teraz patrząc od białych, zobaczcie, te 10 pionów nie wykonało żadnego posunięcia, te 10 pionów od trójki do dwudziestki, wszystkie po prawej stronie. Na razie Tamara gra tylko po jednej stronie warcabnicy od samego początku tej partii. W kolejnym posunięciu Tamara zagrywa 17-21. To też takie posunięcie, które najprawdopodobniej ma utorować drogę do wyjścia dla kamienia numer 6, żeby trochę więcej w centrum znaczył. 42-38 oczywiście broni Natalia, 21 bije na 32 i 38 bije na 27. I dopiero teraz zaczyna wyciągać z tej prawej strony, patrząc od białych kamienie, czyli od strony długiego swojego skrzydła, Tamara gra 13-18, Natalia spokojnie buduje dalej pozycję. 43-38, 9-13, 49-43, 4-9, 41-37 i teraz kamień 6 jest wprowadzany do gry. Cały czas tutaj będzie pewnie aspiracja o centrum chciała mieć Tamara. 47-42, 11-17, 40-34 Natalia, 7-12 Rosjanka i 45-40 gra Natalia. W tym momencie dochodzi do takiej pozycji, w której trzeba się określić. Tamara jest już zmuszona wybrać jakiś taki konkretny plan, co będzie się działo dalej, dlatego że no nie ma jak czekać, po prostu nie ma jak czekać. Też często grając w warcaby, popatrzmy, ile ruchów jeszcze ma przeciwnik, które nie zdradzą ich planu gry, przeciwnika planu gry, gdzie możemy jeszcze dać mu szansę się określić, wiedzieć więcej na temat tego, co kombinuje, niż żeby określać się samemu. No i Tamara w tym momencie zagrywa 19-23 i po posunięciu 40-35 zagrywa 23-29. 23-29 poszło w partii. Gdyby szukać alternatywy, to tak naprawdę ciężko ją znaleźć, bo zobaczcie, że po takim posunięciu 14-19, gdzie białe by zagrały 25 na 14, a czarne pobiły 9 na 20, no te piony 5-10 na pewno będą dosyć niewygodne do gry. Co więcej, tutaj czarne łamią strukturę kolumny 3-9-14, a jak w trakcie meczu analizowaliśmy przebieg rozgrywki z Esther Van Muyen, to tak jak ona wspomniała, według Aleksandra Baliakina, bardzo silnego rosyjskiego arcymistrza międzynarodowego, to jest prawdopodobnie najważniejsza kolumna w grze 3-9-14, a teraz kiedy te piony 5-10 są niewyciągnięte, na pewno niewygodnie by było czarnym grać. Nie chciała do tej pozycji najprawdopodobniej doprowadzić Tamara, dlatego zdecydowała się na wyjście na pole 29. Zagrywa 23-29, no i mamy podwójną wymianę. 34 bije na 23, 18 na 29, 33 na 24 i 20 na 29. Kolumny od 5 do 14 i od 3 do 14 stoją. Jest jak tego piona 29 bronić, no ale za chwilę nie musi być wcale tak wygodnie, bo jeżeli teraz znów Natalia będzie rozsądnie czekać, no to kolejny raz Tamara będzie musiała trochę więcej pokazać o tej swojej pozycji. Natalia czeka, zagrywając 37-31. Też nie daje jakiś tutaj zejść 17-21 swojej przeciwniczce, bo teraz to by było po prostu osłabianie skrzydła i Natalia mogłaby myśleć o tym, żeby to skrzydło krótkie czarnego zaatakować, jakby tu jeszcze jakieś piony się powymieniały. Dlatego po lewej stronie swojej grają czarne 14-20, 25 bije na 14 i 10 bije na 19. I okej, wyciągnęły sobie piona z długiego skrzydła, ale w ten sposób, doprowadzając do współpracy tych kamieni 29-19, dają Natalii szansę na to, żeby zaatakować 39-33, no i teraz niemalże zmuszone są czarne zagrać 19-24, taki ruch w kierunku bandy, no i czarne, które za chwilę mogłyby wymienić 24-30, rozwiązać pozycję nie mając żadnych problemów, no białe oczywiście nie chcą im tego umożliwić, wychodzą dalej 33-28. No i teraz te pionki 24-29 już tak wcale kolorowo nie wyglądają. Tamara zagrywa 17-21. Ja jeszcze w trakcie analizy na streamie zastanawiałem się, co by było, gdyby teraz Tamara zagrała 15-20, grożąc, no może nie od razu, ale za chwilę takim oddaniem 29-34, co by grała Natalia, czy zdecydowałaby się to wymienić 2 za 2, 28-22 i 27-21. Na streamie mówiłem, że najprawdopodobniej nie, potem jak Natalka ten stream obejrzała, śmiała się, że właśnie taki by był jej plan gry, że żeby teraz po 15-20 prawdopodobnie wymienić 28-22, potem oddać 27-21 i pobić dwa piony z 31 na 33.
I teraz spróbować wykorzystać raz, że te trzy piony stojące tak trochę niewygodnie po tej prawej stronie od białych patrząc, no i fakt bardzo słabego skrzydła po lewej stronie patrząc od białych, gdzie tych pionków naprawdę jest niedużo, a gdzie Natalia może swoje siły, myślę, skutecznie całkiem przerzucać. Natomiast Tamara nie zagrała 15-20, Tamara zagrała 17-21, a Natalia oczywiście zablokowała 38-32. Dopiero teraz pojawia się posunięcie 15-20, a Natalia wymienia 40-34, 29 bije na 40 i 45 bije na 34. I teraz, moi drodzy, słuchajcie, dzieje się coś, co jest dosyć ciężkie do wytłumaczenia, dlatego że Tamara zagrywa posunięcie, które pozwala jej iść na wariant, którego jakby nie doliczyła, nie przekalkulowała całkowicie i który w dodatku zagrała dosyć nonszalancko i szybko. Ale zanim pokażemy sobie ten wariant, przykładowo popatrzmy, co mogłoby się dziać na przykład po posunięciu, nie wiem, bardziej poprawnym, wydaje się 12-18. Wówczas, jeżeli Natalia by zaatakowała 31-26, to by Tamara mogła poczekać 5-10 i po biciu 26-17 oddać 18-22, 27 bije na 18 i 13 bije na 11. No i to jest taka pozycja, gdzie białe są w centrum, wydaje się, że mają naprawdę całkiem solidne pole do popisu, teraz zagrać jakoś 42-38, potem wprowadzić piona 36-27, no i może gdzieś potem zacząć kręcić się wokół tego pola 29, może 23, żeby przejąć aktywność i mieć szansę tę pozycję wygrać. Myślę, że z inicjatywą dla białych jak najbardziej by to wyglądało. Natomiast znów to posunięcie 12-18 miejsca nie miało. Zamiast tego Tamara zagrała ten nonszalancki 20-25. No i wtedy, w trakcie też transmisji, mówimy, oho, będzie się działo, słuchajcie. Dlatego, że jest to całkiem forsowny wariant. Forsowny od force, czyli siły, taki wymuszony ze strony białych, wymuszający na czarnych pewne konkretne zachowania. Natalia zagrywa 34-29, oddaje dwa piony, po biciu czarnych 24-22, białe same biją 27-7. No i oczywiście znajdują się pole od damki, więc czarne są zmuszone do tego, żeby tego piona z siódemki wycofać. Zagrywają 8-12, 7 bije na 18 i 13 bije na 22. Pozycja nam się mocno uprościła. Teraz na planszy mamy po 7 kamieni, ale sprawia to też, że możemy dużo precyzyjniej policzyć to, co na warcownicy się dzieje. No i co teraz? Okazuje się, że Natalia zdecydowała się na posunięcie, które na pierwszy rzut oka wygląda najlepiej, dlatego że zdobywamy piona białymi. Natomiast koniec końców, jak pokażą nam późniejsze analizy, to wcale nie musi być najlepsze rozwiązanie w tej pozycji. Nie zawsze jest tak, że brać piona to jest najlepszy wybór. Czasami trzeba tego piona sobie darować, a spróbować rekompensować sytuację pozycyjnie. Zanim wrócimy do tego, co Natalia zagrała, tutaj bardzo ciekawym wariantem może się wydawać zagrać 42-38, dlatego że za moment białe grożą czarnym oddaniem jednego piona i wzięciem dwóch, 32-27. Nie mogą czarne teraz postawić tak zwanego klina 21-27, bo po prostu pion 48 pójdzie na 42-37 i na 32 i tego piona zabierze i nie mają jak się obronić czarne, bo zawsze im tutaj będzie brakowało tempa, jednego ruchu do tego, żeby się bronić. Przykładowo po takim wariancie 48-42, 3-8, 42-37 i 8-12 jest atak 37-32, no i prosta wygrana białych. Jednakże nie stawiałyby po tym ruchu 42-38 czarne klina, pewnie by zeszły 21-26, atakując dwa białe piony, to teraz wymieniamy po prostu 31-27, 22 bije na 31 i 36 bije na 27. Ten pion stojący na polu 27 teraz jest przepotężny, ogranicza dwa bandowe czarne piony na 26 i na 16, czarny dodatkowo ma jeszcze jednego po prawej stronie na 25, no a te trzy czarne piony na 3-9-5 są bardzo odsunięte, bardzo z tyłu. Zanim one włączą się do gry, to biały zdąży przejąć tutaj kontrolę całym centrum. I niewykluczone, że to była najlepsza możliwa kontynuacja, jeżeli chodzi o tę pozycję, żeby teraz spróbować z tej pozycji wygrać, co wydaje się naprawdę wielce prawdopodobne. Ale
Ale wracając do tego, co miało miejsce w partii i tego, jak można było wziąć piona, szybko znaleźliśmy rozwiązanie, że najlepszy ruch do tego, żeby zyskać piona, to 43-38. Co się teraz dzieje? Znów, jeżeli czarne by postawiły klina ruchem 21-27, bicie 32-21 i 16-27, to białe grają 42-37 i nie ma obrony przed atakiem 37-32, więc to na pewno opcja nie jest. Inne rozwiązanie... 21-26. Gdyby teraz zeszły nam czarne, to białymi gramy 32-27. 26 bije na 37 i nawet możemy sobie pobić 42-31. Grozimy z biciem piona na 22, tym, że pobijemy 27-18 i gdyby czarny teraz odszedł 22-28, to oddajemy 27-21 i w zamian za jednego piona po biciu 16-27 bierzemy 2, bijąc 31-33. Więc nie zdecydowała się na te dwa rozwiązania Tamara, zagrała natomiast 9-13. No i teraz białe atakują dalej, wybierając ten forsowny plan gry, 31-26. Zmuszone do obrony czarne grają 21-27, 32 bije na 21 i 16 bije na 27. I Natalia zagrywa 42-37. I teraz widać, że brakowało cały czas czarnym jednego tempa. Tego, żeby ten pionek z 13 stał na 18, bo gdyby on stał i byłaby ta kolumna u czarnych 18-22-27, to nie można by było zagrać 42-37, to by była kombinacja 1 za 3 u czarnych 27-31. Natomiast teraz, gdyby próbowały te kolumny stawiać czarne 13-18, no to wtedy białe atakują 37-32, wygrywają piona, wygrywają partię w dosyć łatwy sposób. Dlatego Tamara zagrywa 22-28. Natalia nie może teraz czekać, dlatego że pion 13 znów zdążyłby przejść na 22 i Natalia musi atakować 37-31. Tamara oddaje 27-32. Białymi Natalia bije 38-27 i idzie 28-33. Odciągnęła Tamara, poświęcając jednego piona, białe od prawej strony planszy, no i też przechodząc bardzo daleko pionem 33, wiedząc też, że piony 26-27 no mają całkiem sporą drogę do damki, no i w ten sposób chce szukać remisu w tej grze. Natalia oczywiście tego pionka 33 musi ograniczyć, więc tutaj można powiedzieć, że w cudzysłowie traci jedno tempo do przerywu. Tamara zagrywa 13-19. No i teraz mamy serię takich posunięć. 27-22, 19-24, 22-17. Tutaj z początku myślałem, że przegrywającym będzie ruch 24-29. On nie miał miejsca w partii, ale okazuje się, że po takiej kontynuacji 17-11, 29-34, 11-7, 33-39, 7-1, gdzie czarne biją na damkę 39-48, a białe na 45 damką. No i teraz grozimy damką naszą, że złapiemy czarną damkę, oddając na 34 i ona pobije, a jeżeli by damka próbowała uciekać na 42 na przykład, no to oddajemy jednego piona 35-30 i w zamian za tego piona kasujemy piona i damkę. Tymczasem okazuje się, że w dwóch wariantach tutaj jest remis po takim ruchu nawet 5-10, bo niezależnie od tego, co zagrają białe. Pokażmy sobie dwa sposoby. 35-30. Oddanie jednego piona i zbicie dwóch na pole 5. Czarna damka przychodzi 48-43. I tak skutecznie odcina tutaj na czwórniku, który wam teraz maluję na warcabnicy, te trzy piony białe, 36-31-26, mając jeszcze tego piona na trójce, że w żaden sposób białe nie są w stanie się na damkę przedostać. Zawsze tutaj czarne skutecznie tę damkę ograniczą. I tu jest remis. Wracając jeszcze do możliwości innej, kiedy po tym ruchu czarnych 5-10 w tym wariancie byśmy czarną damkę z 48 pola złapali, czyli oddali 45-34, bicie na 30 i pion bije 35-24, to czarne grają po prostu 10-15, 26-21, 3-9, 21-17, 9-14, 17-12, atak 14-20. I albo tego piona oddamy, nie będziemy już mieli czterech damek, albo odejdziemy 24-19, to czarne wymieniają 20-24, 19 bije na 30, 25 bije na 34, remis. Więc ten wariant, który pierwotnie wyglądał mi tutaj na przegrywający, też jest remisowy. Też, no bo tutaj jak najbardziej Tamara mogła tę partię ciągle zremisować. Zagrała 25-30.
Natalia 17/11, Tamara 30/34, Natalia 11/6 i 33/39, Tamara. Natalia oczywiście odchodzi 43/38, ruch czarnych 39/44 i Natalia stawia damkę na jedynce. Stawia damkę na jedynce, a Tamara zagrywa 44-49. Był to jedyny ruch, żeby nie przegrać partii. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli by się próbowała zablokować i chcieć potem zrobić więcej damek z tych swoich pionów, które relatywnie blisko tej damki są, no to Natalia po prostu by oddała 38-33 i za jednego piona skasowała 3, szybko wygrywając partię, bijąc z jedynki te piony, które stoją na 34-44 i 38. Druga opcja jest taka, że gdyby czarne poszły 34-39, to pamiętajmy o tym, że jednym z najsilniejszych sposobów wykorzystania damki jest atakowanie damką od tyłu. I teraz Natalia w przepiękny sposób mogłaby oddać 38-33, 39 pobił na 28 i zagrać damką z jedynki na szóstkę. No i teraz najlepszym wyjściem byłoby po prostu oddać dwa piony przez czarne, postawić damkę 49-44, ale przewaga dwóch pionów w tej końcówce to już jest tyle, co pozwoliłoby Natalii tę partię zwyciężyć. Więc tak mogła się jeszcze ta partia zakończyć po błędzie, natomiast tego błędu Tamara nie popełniła, zagrała 44-49, Natalia pobiła na 40 damką z jedynki, a Tamara bije 49-32. Natalia 40-49. Chce wyrzucić jak najszybciej damkę czarną 32 z linii czwórnika, żeby umożliwić pójść dalej swoim pionom. 32-10 zagrywa czarna damka chcąc przyjść zaraz tą damką na 15 i grozić wymianami 24-30, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Natalia zagrywa 31-27, Tamara 10-15. I teraz piękny ruch znajduje Natalia, nie iść wcale 26 pionem, tylko 27-21. Na pierwszy rzut oka wpada na 1 za 2, bo teraz co, czarne mogą oddać 24-30 i za jednego piona skasować 2 na pole 16, ale od razu tam jest ustawiona łapanka 1 za 1 tej damki 26-21, wskutek czego Natalia by szybko i sprawnie wygrała. Więc ten ruch 27-21 bardzo ładny, no i kolejne tempo, żeby przybliżyć się do zrobienia kolejnej damki. Natalia ma damkę i cztery piony. Jeżeli uda jej się w tej końcówce zrobić cztery damki, to najprawdopodobniej wygra, niezależnie od tego, ile pionów miałaby Tamara. Dlatego dla Tamary podstawowym teraz zadaniem jest nie dać zrobić Natalii kolejnych damek. Jeżeli każda kolejna damka, która teraz będzie po stronie białych postawiona, znacząco przybliży białe do tego, żeby tę partię wygrać. Ta końcówka jest niesamowicie trudna technicznie, a też przypomnijmy fakt, że mniej więcej po około minucie cały czas miały panie w tym momencie na swoich zegarach, więc rozegranie dobre partii w grze końcowej, gdzie mamy tyle możliwości, bo ta damka przecież może na tyle różnych pól wylądować, a jak dochodzi druga damka, to już w ogóle jest masakra, biorąc pod uwagę liczbę możliwych wariantów. Policzyć wszystko dokładnie i precyzyjnie jest niesamowicie trudne. Komputer bardzo często pokaże remis, ale bardzo często będzie to nieosiągalne dla ludzkiej głowy. Przypomnijmy tylko, że gra ze sobą dwukrotna z siedmiokrotną mistrzynią świata, przy czym aktualna mistrzyni świata Tamara Tansy-Kurzyna z roku zaległego 2020, tytuł, który obroniła w 2021. Tamara zagrywa w tej pozycji 5-10, a Natalia schodzi 21-16. Tamara gra 10-14, no i wydaje się, że lepszym w tym momencie było skorzystać z tej wymiany, zagrać 24-30 i po biciu 35-24 pobić czarną damką na 33, no i po prostu odciąć te trzy białe piony na linii dwójnika. No i znów tymi kamieniami z dziesiątki, z trójki, po prostu sobie iść w kierunku damki, nie przejmować się niczym, no i najprawdopodobniej ta partia by się w ten sposób skończyła remisem. To się wydaje tak bardzo prosty sposób na to, żeby zremisować. Natomiast nie chce tego robić Tamara, dziwne. Zagrywa 10-14, a Natalia atakuje 49-32, zrzucając czarnego pionka na 20, bo Tamara zagrała 14-20. No i teraz te sposoby rozmiany i wyprowadzenia damki na linię dwójnika, żeby ją odciąć, no trochę się czarnym komplikują. No i to był taki kolejny, myślę, sygnał dla Natalii, że w tej partii można jeszcze powalczyć o zwycięstwo. 32-28. Pięknie biała damka robi to, czego nie zajęła czarna damka, czyli kontroluje linię dwójnika, która jest niezbędna do tego, żeby kolejne piony przeprowadzić na damkę. 20-25 Tamara.
grozi znów tym oddaniem 24-30, więc trzeba damkę postawić do rogu. 28 zagrywa na 15 i 3-8 gra czarnymi Rosjanka. 26-21 Natalia i Tamara zagrywa 8-13. Słuchajcie, wydaje się, że tutaj jeszcze bardzo szybki remis był po posunięciu 8-12. No bo co teraz grać? Co teraz grać? Jakiekolwiek tempo, nie ma praktycznie dobrego tempa, bo nawet słuchajcie, jeżeli by teraz jakoś damką próbowała na drugą stronę przestawić się Natalia, no to jeszcze by tę partię, słuchajcie, przegrała, dlatego że 12-17, większość bicia, damka musi bić na 20, a wtedy ta z 15 odcina 3 piony na dwójniku, bije na 33, no i wygrana partia, więc tego grać nie można. Nigdzie damką po drodze na pole w środku planszy też zagrać nie można, bo cały czas będzie wizja tego oddania 24-30. Gdyby Natalia chciała pójść 16-11, to czarne po prostu oddają 12-17 i niezależnie od tego, jak pobiją białe, potem oddają 24-30, kasują 3 piony, 2-2 remis. A ostatnim chyba ruchem tutaj jeszcze do zrobienia mogłoby być zagrać 45-40, atakując pionę na 12, ale teraz czarne po prostu przychodzą 15-20 i po biciu czarnych na przykład 45-1 atakują 20-3. Tego piona 21 zabiorą, a tego 35 na pewno wymienią. Na przykład nawet jeżeli byłaby taka kontynuacja, damka z jedynki na szóstkę, damka bije 3-26, białe atakują z 6-33, chcą wziąć tego białego piona z 24, to czarna damka przychodzi na ósemkę i po biciu białych 33-15 wymienia 25-30, 1-1 bijąc na przykład na 30. Remis. Ten 8-12 ruch był zdecydowanie jak najbardziej remisowy w tej pozycji. A Tamara zagrywa 8-13. No i tym ruchem, można powiedzieć, już daje ogromne szanse na zwycięstwo Natalii, która pięknie to wykorzystuje. Po raz kolejny zagrywa 21-17 i znów tego 1-2, 24-30 nie można robić czarnymi, no bo szybko zostaje ich damka złapana na dwójniku. 15-4. I teraz Tamara zaczyna robić ruchy, które są po prostu stratą tempa, oddawaniem możliwości Natalii postawienia damek, kolejnych damek w tej trudnej końcówce. No i tak jak gdyby nie miała żadnego pomysłu, jak kontynuować grę. Trzeba było próbować jeszcze może dalej wychodzić pionami jakimiś 24-29, szukać jakichś możliwości porozbijania się albo jakoś przedostania się na drugą damkę. Natomiast tutaj Tamara po prostu robiąc ruchy między polami 4-15. Nie wiem, czy nie była świadoma tego, że Natalia znajdzie wygrywające rozwiązanie. Nie mam pojęcia, co było w jej głowie. Natalia idzie jak po swoje, 17-11, czarna damka, 4-15, 11-6, znowu 15-4, a damka druga już jest postawiona, 6-1. Oddając tempa, Natalia już przedostała się na drugą damkę. 4 zagrywa na 15, zmienia po prostu stronę 1-45, grożąc jeszcze dodatkowo takimi różnymi oddaniami typu damka może być postawiona na 29 Natalia, 15-4 kolejne tempo oddane, 45-23, ważne pole w centrum zajmuje biała damka, nie puszczając też dalej czarnych pionów, 4 idzie na 15, 23-28, ustawiając wszystkie możliwe łapki na linii dwójnika i po ruchu 15-4 można sobie wreszcie pójść w kierunku trzeciej damki, 16-11, a Tamara dalej swoje, 4-15, 11-6, 15-4, 6-1, 4-15, 28 przychodzi na szóstkę, 15-4, 50-45 i w tym momencie faktem stało się to, że Natalia Sadowska, która straciła możliwość odbicia tytułu od Tamary na przełomie kwietnia i maja, po raz kolejny udowadnia, że jest osobą, której bardzo nie leży, która bardzo nie leży Tamarze Tansy-Kurzynie. Mistrzostwa Świata w Jakucku w 2019 roku i teraz Mistrzostwa Świata w Tallinie w Estonii 2021. Kolejny raz Natalia Sadowska wygrywa w partii na długi czas z Tamarą Tansy-Kurzyną. Szkoda naprawdę tej skuteczności na przełomie kwietnia i maja. Było tak blisko, było tak na wyciągnięcie ręki, żeby Polka zdobyła swoją trzecią koronę. Dlaczego Tamara się poddała? No gdyby dalej próbowała jakoś krążyć 4-15, to można by zagrać po prostu damką z jedynki na 34, a po przejściu 15-4 zagrać 6-22.
podstawić się, podbicie damki, natomiast nie ma jak tutaj się już obronić przed potężnymi stratami, które już do przegranej doprowadzą. Gdyby zagrać 4-9 damką, to oczywiście Natalia oddałaby 34-30, 25 bije na 34 i 45 bije na 3, bijąc dwa piony i damkę czarnych. Inne rozwiązanie, gdyby poszło na przykład 24 na 30, chcąc tutaj złapać całkiem chytrze damki białych, no to po prostu zagrywamy 22 na 9 i zmuszamy czarne do tego, żeby biły większością. Z czwórki na 40 biała damka bije 45 na 29 i jest po partii. Inna możliwość to zagrać 13-19, ale tutaj czarna damka jest prosto łapana ruchem 22-27, 4 bije na 31 i 36 bije na 27. Finito. 71 posunięć, po czym ogromne gratulacje zebrała Natalia Sadowska, wygrywając partię z Tamarą Tansy-Kurzyną, wyprzedzając ją w tabeli, wskakując na dwie rundy przed końcem na pudło na drugie miejsce za Matreną Nogawicyną. Niech 71 ruchów, które zostało rozegrane w tej partii, będzie takim małym, symbolicznym challenge'em dla Was. Jeżeli pod tym wideo wbijecie 71 łapek w górę, to wjedzie na kanał analiza partii naszej drugiej reprezentantki, która zanotowała świetny wynik, przypomnę jeszcze raz, zdobywając tytuł arcymistrzyni międzynarodowej Arlety Flisikowskiej przeciwko pokonanym przez nią Rosjankom, jednej z nich. Numer 1, bo od razu też poproszę Was o zagłosowanie, którą partię chcielibyście zobaczyć, to pojedynek Arlety z Aigul Idrisową, a numer 2 to pojedynek Arlety z czterokrotną mistrzynią świata Darią Tkaczenko. Piszcie w komentarzu 1 lub 2 i wbijajcie łapki w górę, a taka analiza na kanał trafi jak najszybciej. Jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami kanału, to pamiętajcie gorąco o tym, żeby poza łapką w górę zostawić wyszarzony ten przycisk, który może być u Was czerwony, z dzwoneczkiem. Włączcie wszystkie powiadomienia, a nie ominą Was kolejne materiały takie jak ten. Podsumowując, całe Mistrzostwa Świata 2021. Tytuł został w Rosji, ale z rąk właśnie Tamary Tansy-Kurzyny, która ostatecznie zajęła w turnieju drugie miejsce, trafił do Matrony Nogawicyny, której po wieloletnich próbach, kiedy była tak blisko zdobycia tytułu, myślę, że jak najbardziej się należy, więc w ten sposób Rosjanka została 10. mistrzynią świata w historii. Jeżeli chodzi o występ Polek, brakło szczęścia w tych ostatnich rundach, mimo bardzo solidnej gry uplasowały się odpowiednio Natalia na 4., Arleta na 5. miejscu. I tak bardzo dobry występ, bo to znaczy, że mamy dwie Polki w światowej czołówce. Rokuje to naprawdę bardzo dobrze na nadchodzące drużynowe Mistrzostwa Europy, które już w październiku mają się odbyć we Włoszech, więc mocno trzymamy kciuki za to, żeby panie tej formy nie traciły. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!